Hej! Witam Was w nowym roku, w 2024, i stwierdziłam, że to będzie super okazja na zrobienie takiego filmiku, w którym opowiem o rzeczach, lekcjach, którymi ja się kieruję w życiu, które gdzieś ułatwiają mi, które zmieniają trochę podejście do tego życia. Będzie to też połączenie lekcji, które wyniosłam z poprzedniego roku, z 2023. Także weź sobie coś do picia, wodę, kawę, herbatę lub coś do jedzenia, rozgoś się i zapraszam do wysłuchania. Lekcja numer 1. To, że jesteś sobą, jest twoją największą wartością. Dosłownie nie ma drugiej osoby jak ty. Po prostu nie ma, ona nie istnieje. Ten świat nie potrzebuje kolejnej kopii kogoś innego. On potrzebuje ciebie. Tak naprawdę, kiedy uświadomisz sobie to, że dla każdego jesteś inną osobą. Ktoś będzie cię kochał, ktoś będzie cię nienawidził, ktoś będzie uważał, że jesteś piękna, a ktoś będzie uważał, że jesteś brzydka. I w tym wszystkim twoją rolą nie jest to, żeby zadowalać te wszystkie osoby, tylko żeby wciąż pozostać sobą. Nie ma drugiej osoby jak ty. No i wiadomo, w szkole nie zachowuję się tak, jak się zachowuję na przykład na imprezie, ale te wszystkie cząstki składają się na moją osobę. I uważam, że autentyczność, osoby, które są autentyczne i osoby, które nie wstydzą się, nie boją być się sobą, są najlepszymi osobami. I tak samo ty, będąc sobą, będziesz przyciągał osoby, które rzeczywiście lubią cię za to, kim jesteś, a nie za to, kim próbujesz być. Nastoletnie lata bym określiła jako szukanie. Szuka się wszystkiego, próbuje się, próbujesz odnaleźć się w tym wszystkim. I to poznawanie siebie jest dość naturalnym procesem, ale co mi na pewno pomogło, było po prostu spędzanie czasu ze sobą, pisanie, zastanawianie się, zadawanie sobie pytań i później już w dalszym procesie też przebywanie z innymi ludźmi bardzo kształtuje twoją osobę, dlatego że wymieniasz się różnymi opiniami i też ważne, to, że ty z czymś się nie zgadzasz albo masz inne zdanie, nie znaczy, że twoje zdanie jest gorsze, czy ty jesteś gorsza, bo każdy swoje opinie bazuje gdzieś tam na swoich doświadczeniach. Lekcja numer 2. Życie to jest trochę gra, film, więc nie bierz go aż tak na poważnie. My nie wiemy, dlaczego tutaj jesteśmy. My nie wiemy w ogóle, na czym polega tak naprawdę to życie, bo każdy je tworzy na swój własny sposób. Dosłownie jesteśmy na jakiejś lewitującej skale w wszechświecie. Nie wiadomo, ile tutaj jesteśmy, nie wiadomo, ile tutaj żyjemy, później umieramy i też nie wiemy, co jest po tej śmierci. I czy naprawdę to, że ktoś się na ciebie krzywo spojrzał, czy to, że ktoś sobie pomyślał cokolwiek o tobie, ma jakiekolwiek znaczenie? Jak sobie czasami myślę o pewnych rzeczach, które się wydarzyły, nie wiem, 3 lata temu, którymi się tak przejmowałam, to one obecnie nie mają aż takiego znaczenia, bo albo o nich zapomniałam, albo po prostu się rozwiązały, no i koniec. Dały mi one lekcje, też może się składają na to, jaką teraz jestem osobą, ale to wszystko. I uważam, że warto spędzać każdy dzień, spędzić to życie tak, jak ty chcesz. Bo nikt nie zrobi tego za ciebie. Twoi przyjaciele nie spędzą życia za ciebie, twoi rodzice nie spędzą życia za ciebie. Ty to zrobisz. Lekcja numer 3. Akceptuj wszystkie swoje emocje. Ja mam bardzo dużą tendencję do tego, że kiedy czuję się smutna, czuję się gorzej, żeby albo lekceważyć to, albo po prostu znieważać i sobie mówić, że nie, ja nie powinnam się tak czuć, dlaczego ja się tak czuję, przecież nic takiego się nie stało i próbować to zakamuflować w ogóle, odtrącić to od siebie. Ale w 2023 nauczyłam się tego, że wszystkie emocje są po coś i nie ma gorszych emocji. I to, jak się czujemy, jest po prostu sygnałem od naszego ciała. W taki sposób ono próbuje się z nami komunikować. No i nie wiem, to, że czuję się na przykład gorzej, może świadczyć o tym, że jakaś bariera została przekroczona, albo ostatnio nakładałam zbyt dużą presję na siebie, cokolwiek. Kiedy jest ci smutno, pozwól sobie się wypłakać. Kiedy jesteś szczęśliwa, śmiej się, akceptuj swoje emocje, bo one są po coś. Nikt nie ma prawa znieważać twoich emocji, bo ty wiesz najlepiej, jak się czujesz. I na przykład, jeżeli ktoś w żartach powiedział coś, co cię zabolało i ty czujesz to, że cię to zabolało, ale druga osoba tłumaczy, że ale to były tylko żarty, to nie zwalaj winy na siebie, że ty nie powinnaś się tak czuć.
Twoje ciało wie, co robi. Każdy ma inną wrażliwość, każdy reaguje na inne rzeczy inaczej i każdy jest odrębną jednostką, więc ty masz prawo w taki sposób się czuć. Lekcja numer 4. Nie pozwól, żeby opinia kogokolwiek wpływała na twoją samoocenę. Niezależnie, czy to jest krytyka, czy to są komplementy, bo bardzo często jest coś takiego, że ktoś ci powie jakiś komplement i dopiero wtedy zaczynasz doceniać swoją osobę. Ale jeżeli ktoś cię skrytykuje, to od razu masz takie, o nie, wszystko się wali i twoje poczucie własnej wartości po prostu leży. Więc nie uzależniaj swojego poczucia własnej wartości od innych osób. Bo teraz wracamy do pierwszego punktu. Tak jak mówiłam, każdy będzie patrzył na ciebie inaczej, każdy będzie miał inne zdania o tobie i każdy będzie ci mówił inne rzeczy. Jeżeli ty będziesz tego wszystkiego słuchał, to cię bardzo zgubi. Jeżeli ktoś mi powie coś miłego, powie mi jakiś komplement, ja bardzo to doceniam i dziękuję zawsze, ale to nie sprawia, że wiecie, ja czułam się źle, ktoś mi powie, że nie wiem, jesteś super i nagle ja będę jak, o wow, jestem super. No to tak nie działa, bo jeżeli ktoś mi powie, że jesteś beznadziejna, no to od razu jakby to wszystko się wali, no nie? Ty jako jedyna wiesz, kim naprawdę jesteś, jak myślisz, co czujesz. Po prostu nie chłoń tych wszystkich opinii i tak dalej jak taka gąbka, bo to może bardzo wejść na głowę, na psychikę. Lekcja numer 5. Zwróć uwagę na to, kim oraz czym się otaczasz. Bardzo znane powiedzenie, kim się otaczasz, takim się stajesz. I to jest prawda. Tak samo na social mediach. Nie obserwuj osób, nie oglądaj osób, które sprawiają, że czujesz się gorzej, że widząc ich zdjęcie nie czujesz się zainspirowana, tylko przychodzą same negatywne myśli do ciebie. Bo jeżeli już istnieje ten internet, to warto z niego korzystać w mądry sposób i żeby on coś nam dawał, a nie zabierał. W prawdziwym życiu to samo. Otaczaj się osobami, przy których czujesz się komfortowo, przy których czujesz, że możesz być sobą, które cię wspierają. Jeżeli na ten moment nie masz w swoim otoczeniu takich osób, to nie jest nic złego, bo one prędzej czy później przyjdą. Lekcja numer 6. Relacja się buduje, a nie że ona jest od samego początku idealna. Relacja potrzebuje czasu, relacja potrzebuje dwóch osób, które w taki sam sposób się angażują, ja tak uważam, i które dają od siebie 100%. Ona nie musi być perfekcyjna. I komunikacja jest kluczem w dobrej relacji. Ja sama przez bardzo długi czas miałam problem z komunikowaniem swoich uczuć i że coś mi na przykład nie pasuje, dlatego że w głowie zawsze miałam, że to jest mój problem i ja sama sobie z tym poradzę. Ale mimo tego trochę mnie to bolało i bardzo często druga osoba może nie wiedzieć, że zrobiła coś źle. Tak samo ja czasami mogę coś powiedzieć albo coś zrobić, co drugą osobę uraziło, ale jeżeli ona mi tego nie powie, to ja nie będę tego wiedziała, bo ja nie odebrałam tego w taki sposób i nie miałam takich intencji. Jedyne, po czym mogę zauważyć, że coś jest nie tak, to to, że na przykład druga osoba zachowuje się trochę dziwnie, nie tak jak zazwyczaj, albo się izoluje, później tworzy się taki dystans, trwa to jakiś czas, a można temu po prostu zapobiec porozmawianiem, więc mów otwarcie, co czujesz. Jeżeli druga osoba po tym, jak zakomunikuje, że coś się uraziło, zaczyna, nie wiem, cię atakować, albo mówić, że nie, że wcale tak nie było i różne tego typu manipulacje, to jakby masz odpowiedź, że nie warto za bardzo wchodzić w tą relację, bo ona ci po prostu nie służy. A normalna, prawidłowa reakcja uważam, że powinna być taka: wysłuchujesz, zastanawiasz się nad tym i poprawiasz to. Tyle. Lekcja numer 7. Kończenie relacji, nawet tych długich, jest całkowicie normalne. Na przestrzeni całego swojego życia my się cały czas zmieniamy, dosłownie cały czas. I kiedy dzielisz to życie z drugą osobą, idziesz przez nie z drugą osobą, następuje moment, nie musi, ale może tak być, że po prostu wasze drogi zaczynają się w taki sposób rozchodzić. I to nie znaczy, że ta osoba była zła, że ta relacja była toksyczna. Tak wcale nie musi być. To jest po prostu normalny aspekt życia, że się zmieniamy i w pewnym momencie te drogi się rozchodzą, bo przestajecie służyć sobie nawzajem. Często występuje takie myślenie, że jeżeli tyle już przeszliście razem, że tyle lat się przyjaźniliście albo byliście ze sobą, cokolwiek, to że to musi i będzie trwać wiecznie. No niekoniecznie. I długoletnia przyjaźń na przykład nie jest wyznacznikiem tego, że ta przyjaźń była lepsza, czy była bardziej wartościowa. Wiadomo, tak jak mówiłam wcześniej, w relacji potrzeba czasu i trzeba zbudować to zaufanie, ale może też tak być, że możesz przyjaźnić się z kimś 2 lata, ale ta osoba może o wiele więcej od siebie dawać niż osoba, z którą się przyjaźnisz, nie wiem, 15 lat.
To jest całkowicie normalne, że kiedy byliście młodsi, się dogadywaliście, a w pewnym momencie przestajecie się dogadywać i przestajecie mieć ten wspólny vibe, wspólny język. I w tym momencie nie trzeba się zastanawiać nad tym, że o Boże, czy ta relacja była dobra, tylko trzeba się cieszyć i pamiętać wciąż, że tyle chwil spędziliście razem, tyle pięknych wspomnień i tak dalej. Lekcja numer 8. Nie porównuj się do nikogo innego oprócz do starej wersji siebie. Wszyscy się porównują. Jakby nawet nie próbujcie powiedzieć, że nie. Wszyscy się porównują. Ale tak naprawdę porównywanie się do kogoś innego kompletnie nic ci nie daje. Bo ta osoba nie jest tobą, bo ta osoba myśli w inny sposób, ta osoba ma zupełnie inne zaplecze, ta osoba została zupełnie inaczej wychowana, ta osoba mogła mieć w ogóle inny start w życiu. I do czego ty masz porównywać, skoro wy jesteście kompletnie odrębnymi jednostkami? Uważam, że porównywanie się jest czasami potrzebne, bo może dać takiego kopa motywację, ale tylko jeżeli ty porównujesz się do siebie, do właśnie tej starej wersji i sobie patrzysz, że okej, jaki progres zrobiłam, albo może, że nagle przestałeś się rozwijać i wtedy zaczynasz się zastanawiać, okej, co mogę zmienić, bo takie porównywanie się rzeczywiście coś ci daje, wyciągasz lekcję z tego. Lekcja numer 9. Życie to jest góra-dół i to, że teraz masz gorszy czas, nie oznacza, że jesteś słaba. Jestem tego zdania, że nic się nie dzieje bez powodu, że wszystko ma jakiś cel i tak naprawdę, gdyby nasze życie składało się tylko z dobrych momentów, skąd byśmy wiedzieli, że to jest dobre, że to są dobre momenty? Obecnie to działa na zasadzie kontrastu i wszystko tak naprawdę działa na zasadzie kontrastu, żebyśmy rozróżniali te rzeczy. I to, że teraz masz gorszy czas, czujesz się gorzej, zupełnie nie świadczy o tym, że jesteś słaba, czy że sobie nie radzisz. To jest część życia i po każdej burzy wychodzi słońce, naprawdę. Pomyśl sobie, ile było ciężkich sytuacji, kiedy byłaś mała albo generalnie z przeszłości, z których już wyszłaś. Lekcja numer 10. Cierpliwość jest bardzo trudna, ale niezwykle skuteczna. Najlepiej jak wszystko jest gotowe, jak nie musisz się w ogóle starać, nie musisz wkładać swojego wysiłku w daną rzecz, tylko po prostu pomyślisz sobie i to od razu jest. No ale niestety tak to nie działa. Trzeba się czasami postarać, odpuścić, dać czas danej rzeczy się rozwinąć, cieszyć się z procesu, nie myśleć tylko o tym jednym konkretnym celu, ale cieszyć się z całej drogi do tego celu. Lekcja numer 11. Bez wychodzenia ze swojej strefy komfortu nie będziesz nigdy w stanie aż tak bardzo się rozwinąć. Czasami trzeba się przymusić, trzeba zaryzykować. My jako ludzie uwielbiamy być w tej swojej bańce, w tej właśnie swojej strefie komfortu, ale jedyne, co ona nam daje, to jest to poczucie komfortu. No i wiadomo, nie trzeba teraz popadać w skrajność, że okej, teraz robię wszystko i tak dalej, wbrew sobie. Zupełnie nie o to mi chodzi. Wszystkie rzeczy, które na początku sprawiają nam trudność, albo które wydają się dla nas starsze, one najwięcej nam dają i najbardziej nas rozwijają. Zapaliłam światło, bo zrobiło się chyba ciemno, takie mam wrażenie. I teraz czas na lekcję numer 12. Do szczęścia się nie dąży, szczęście jest tu i teraz i tworzy się je tu i teraz. O szczęściu już nagrywałam osobny filmik i o tym całym zgubnym procesie dążenia do tego. Ostatni czas bardzo zweryfikował to, że jeżeli nie cieszysz się teraz z tego, co masz i nie jesteś za to wdzięczna, ty nigdy nie będziesz się cieszyła z tego, jak osiągniesz ten swój cel, który magicznie sprawi, że będziesz szczęśliwa. Bo to jest takie błędne koło, które nigdy się nie kończy. Osiągniesz jeden cel, który niby ma sprawić, że będziesz szczęśliwa, a ty już będziesz wymyślała następny cel. Piękno, szczęście nie jest w tym, co jest duże, tylko w najdrobniejszych rzeczach, na które nie zwracamy uwagi na co dzień. Lekcja numer 13. Jesteś w stanie osiągnąć wszystko, każdy cel, o którym tylko zamarzysz. Jestem tego zdania, że kluczem jest wiara. Bo załóżmy, że masz jakiś cel, masz jakieś marzenie, ale jeżeli ty w głębi serca, w głębi siebie nie wierzysz w to, że może ci się udać, to dlaczego ma ci się udać? Tyle, ile czasami jest sytuacji, dziwnych zbiegów okoliczności, ale to się dzieje. Jest takie wewnętrzne uczucie, że właśnie ta wiara, że ma prawo się to wydarzyć, że to może się wydarzyć. Właśnie te marzenia warto sobie przenieść na cel, a nie takie marzenie, że dobra, myślę sobie o tym, ale w sumie nic nie robię, to się nigdy nie stanie. Tylko
brać to marzenie jako cel, tak go trochę poćwiartować na części i sobie pomyśleć, co ja mogę zrobić, żeby do tego dojść. Pozwolę sobie jeszcze wrócić do punktu o wychodzeniu ze swojej strefy komfortu, bo zapomniałam chyba wspomnieć o tym, że podczas tego wychodzenia ze strefy komfortu, żeby nie oczekiwać. Generalnie nie mieć oczekiwań to bardzo ułatwia, kiedy robi się jakieś wizje w głowie i tak dalej. Może przyjść bardzo duży zawód i bardzo duże niezadowolenie z tego, że coś poszło nie po naszej myśli. Wychodzenie ze strefy komfortu nie zawsze jest to proste, nie zawsze jest tak, że rzeczywiście było warto to robić. Łatwo jest mówić sobie, że wyjdź ze strefy komfortu, tak po prostu zrób to, nie myśl, ale w praktyce no jest to bardzo ciężkie. Ale ja wtedy sobie zawsze przypominam o tym, że jeżeli byłoby to proste, każdy by już to zrobił, każdy by to robił. Po prostu o tak. Zauważyłam, że żyjąc w takiej negatywnej energii, że wiecie, coś się dzieje i po prostu otaczasz się w tym i masz takie myślenie, że ja mam pecha, to wszystko jest specjalnie, jakieś fatum wisi nade mną, to przyciągasz te rzeczy. Wiele sytuacji miałam takich, kiedy nie miałam właśnie wiary w to, że da się wyjść, ale już tak mnie męczyło siedzenie w tym takim negatywnym dołku, nie koniec, jakby koniec z tym, ja już nie chcę tego. Nagle było łatwiej i nagle z tego wychodziłam. Zmienienie swojego nastawienia, że wszystko dzieje się po coś i rzeczy, które się przytrafiają, nie dzieją się mi, tylko się dzieją dla mnie. Lekcja numer 14. Naucz się szacunku do siebie z miłości do siebie. Co rozumiem poprzez szacunek do siebie? Kiedy postanawiasz sobie jakiś cel, robisz to. Nieważne co. Trzymasz się swoich zasad, nie pozwalasz, żeby inne osoby przekraczały twoje granice. Dbasz o siebie, otaczasz się dobrymi ludźmi, zwracasz uwagę na swoją osobę. Punkt 15 i myślę, że też taki jeden z moich ulubionych punktów, lekcji. Spędzaj ze sobą czas, jak ze swoją najlepszą przyjaciółką. Okej, chcesz na przykład być pewna siebie i są różne metody, fake it till you make it i tak dalej, ale mam wrażenie, że zapomina się o tym, ta pewność siebie również bierze się z relacji, jaką masz ze samą sobą. I o co chodzi w tym, że traktuj siebie jak swoją najlepszą przyjaciółkę? Czy swojej najlepszej przyjaciółce powiedziałabyś, że wygląda grubo? Czy swojej najlepszej przyjaciółce powiedziałabyś, że wygląda brzydko, że jest głupia, mówiła same takie brzydkie, negatywne rzeczy? Nie wydaje mi się, a sobie bardzo często to robimy. Ktoś nam coś takiego powie, to czy my się czujemy z tym dobrze? No nie, więc dlaczego my sami robimy to sobie? Powtarzając sobie codziennie, jesteś głupia, jesteś głupia, jesteś głupia, jesteś głupia. To jest taka manipulacja swojego mózgu i zaczynasz w to wierzyć, że tak jest. I żeby po prostu przestać mówić źle na swój temat, niezależnie czy to w głowie, czy na głos, weź sobie zdjęcie jakieś z czasu, kiedy byłaś mała i czy miałabyś serce, żeby mówić tej malutkiej osobie wszystkie rzeczy, które mówisz sobie teraz. Lekcja numer 16. Dbaj o swoje zdrowie, bo ono jest jedno, bez zdrowia nie ma niczego. Brzmi oklepanie, ja wiem, ale to jest prawda. Jeżeli nie będziesz zdrowy, nie będziesz też szczęśliwy. Jeżeli nie będziesz zdrowy, nie będziesz mógł osiągać swoich celów. I mam wrażenie, że będąc młodym, w ogóle nie poświęca się uwagi temu zdrowiu. Nie wysypiasz się, jesz rzeczy, które ci nie służą, katujesz się jakimiś różnymi dziwnymi dietami itd., itd. Dosłownie twoje serce bije każdego dnia, pompuje tą krew i robi wszystko, żebyś ty funkcjonowała, a ty i tak zaburzasz tą całą pracę i niszczysz to. Staraj się każdego dnia robić coś dla swojego ciała i dla swojego umysłu. Wprowadź jakąś formę ruchu w swoją rutynę. Jedz rzeczy pełnowartościowe, po których twoje ciało czuje się dobrze i które dodają energii. Pisz, czytaj książki, spędzaj czas blisko natury. To bardzo, bardzo uspokaja. Lekcja numer 17. Znajdź jakąś pasję i poświęć się jej. Ja jestem tego zdania, że pasja jest najważniejsza w życiu. Coś, co tak bardzo kochasz, że jesteś w stanie po prostu robić to. Nieważne co, niezależnie czy to jest taniec, czy oglądanie filmów, coś, co po prostu sprawia ci przyjemność i masz ochotę to robić, bo to daje bardzo dużo szczęścia i takie poczucie, że
masz po co żyć, więc jeżeli nie znalazłeś jeszcze swojej pasji, to poświęć ten rok 2024 na szukaniu jej. Każdy dzień jest czystą kartką, każdy dzień jest nową szansą. Nieważne, że wczoraj coś ci nie wyszło, znowu popełniasz te same błędy, bo wstając rano w swoim pokoju jesteś sama ze swoją głową i to ty decydujesz, z jakimi myślami wstajesz i z jaką intencją wstajesz i na czym chcesz się skupić danego dnia. Później, w trakcie tego dnia, różne sytuacje, niezależne od nas, mogą ci się przydarzyć, ale ten sam początek dnia, poranek, on nastraja cię. Całe twoje życie to jest jedna wielka lekcja. Cały czas się uczysz, cały czas doświadczasz i cały czas się zmieniasz. I masz prawo się zmieniać. Masz prawo popełniać błędy, masz prawo zmieniać poglądy. Masz prawo czasami kilka razy wejść w tą samą dziurę. Nie każ siebie za to, nie mów sobie, że coś jest ze mną nie tak, dlaczego mi cały czas coś nie wychodzi, bo masz prawo do tego, żeby popełniać błędy. Nie musisz być perfekcyjna, twoje życie nie musi być perfekcyjne, nigdy nie będzie. I piękno jest w tym, co jest nieidealne, bo tam jest coś żywego, jest coś interesującego, jesteś po prostu ty, jest twoja osoba. Nie bój się próbować, nie bój się wyłamywać z pewnych schematów i perfekcja również jest zgubna. Perfekcja to też jest błędne koło. W swojej głowie nigdy nie będziesz perfekcyjny, więc odpuść, zaufaj sobie, bo ty wiesz najlepiej. Ufaj swojemu ciału, ufaj swojej intuicji, temu, co ci podpowiada. Nasze ciało jest bardzo mądre. Ono tak naprawdę cały czas wysyła nam jakieś sygnały, tyle, że czasami po prostu nie umiemy ich czytać. Lekcja numer 22. Nie jesteś w stanie zmieniać innych osób, ich zachowań lub pewnych sytuacji, ale jesteś w stanie zmienić to, jak ty na nie reagujesz. Są takie rzeczy, czasami niekontrolowane przez nas, sami siebie nakręcamy. Poświęcamy tyle energii na to, żeby się denerwować i wiadomo, na początku to jest normalna reakcja, ale później już takie samo nakręcanie się jest bez sensu. Lekcja numer 23. Nie patrz tylko na pewne rzeczy ze swojej perspektywy. Ludzie ogólnie są z natury trochę egoistami. Bardzo patrzą na wszystko ze swojej perspektywy i biorą wszystko bardzo personalnie. Że na przykład ktoś danego dnia się do ciebie nie odzywa, dlatego że stała się jakaś sytuacja w jego życiu, ale ty od razu myślisz, że on ciebie nienawidzi. Ale to w ogóle się nie łączy, twoja perspektywa, z tym, co rzeczywiście się stało, więc po prostu, żeby nie brać wszystkiego tak bardzo do siebie. I lekcja numer 24. Zasługujesz na wszystko. Zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Masz prawo żyć, masz prawo tutaj być. Także no, to były wszystkie lekcje. Koniecznie napisz mi w komentarzu, jakie ty lekcje wyniosłeś z 2023 roku lub jakie są twoje cele na ten rok. I ja będę się już żegnać. Dziękuję bardzo za obejrzenie, dziękuję za wysłuchanie i mam nadzieję, że do następnego. Bye!